napisał. Pewnie znów ty byłeś psycholo, ale przyjąłem. Podliczycie mi na godziny? Strala. Yeah.
się! Thank you.
Skończysz w dziurze w ziemi! Give my
Ej, ty. Chcesz zarobić? Co z tego, że wiem, jaki mają sprzęt? O co chodzi? Robota jest. Trzeba coś przewieźć z miejsca na miejsce. Szybko, po cichu. Kumasz? Co nie, Szam? Takie rzeczy załatwia się przez fiksera. Pierdolę fikserów. Biorą kasę za nic. Nie wróżę ci drugiej kariery w tym mieście. Nie chcę, żebyś mi wróżył, tylko żebyś coś przewiózł. Wchodzisz w to, czy nie? Mów dalej. Sprawa jest prosta. Jedziesz do Kabuki na nadbrzeże. Zabierasz stamtąd paczkę, dzwonisz do mnie, a ja mówię, gdzie ją podrzucić, jasne? Wszystko poza moją zapłatą. Nic nie bój, chłopie. Dostaniesz coś ekstra. Z importu. Ale bez cła. Średnio jesteś konkretny. Ale za to solidny. Zaufaj mi. To prosta robota i dobry zarobek. To jak? Wchodzisz? Niech będzie, wchodzę. No, ekstra. Wiedziałem, że się dogadamy. Jedź do Kabuki na nadbrzeże. Rozglądaj się za starą lodówką z napisem No Future. Jak już ją namierzysz, otwórz ją i zabierz to, co będzie w środku. A potem zadzwoń po dalsze instrukcje. To do usłyszenia. Duży ruch w interesie? Jak widzisz, nie narzekam. Zawsze znajdzie się jakiś wyschnięty gargul do napojenia. Mój przyjaciel zapracował na miejsce w karcie. Byczek z kucykiem? Słyszałam. Szkoda. Pamiętasz przepis, który podał? Setka wódki na lodzie, sok z limonki i piwo imbirowe. I miłość. Tak jest. I nazwiemy to... Jackie Wells. Jackie Wells. Pierwszy jest ode mnie. Dzięki, Claire. Nie ma sprawy. Zawołaj, jak będziesz czegoś potrzebować. Jak ci się podoba praca w Afterlife? Nie narzekam. Bójki zdarzają się rzadko, a jak już się zdarzają, to kończą się błyskawicznie. Knajpą morderców, co? Ty to powiedziałeś. Napiłbym się czegoś. Ciężki dzień. Jak każdy. Na co masz ochotę?
Żyje, ale jest wycieńczony. Ciekawe, co na to Denis. No i jak tam? Znalazłeś towar? Mogłeś powiedzieć, że chodzi o człowieka. Gdyby chodziło o pudło bananów, to bym poszedł na pocztę. Nie marudź. Kto to jest? Ambasador kurwa Meksyku. To nie ma teraz znaczenia. Podstawiłem samochód. Załaduj faceta do bagażnika i jedź do Northside. Dokładny adres jest wbity do GPS-a. Okej. Okay. Aha, jeszcze jedno. Uważaj na Tigersów. Mają z twoim nowym kolegą na pieńku. Czekaj, czekaj, co? Cholera, rozłączył się.
Robota wykonana. No widzę właśnie. Spisałeś się, nie ma co. Jak tam harujesz i trzymasz się? Denis ratuje życie. To kim on właściwie jest? Niech sam ci powie. Haruyoshi? W Japonii chirurg numer jeden. Pewna ręka. Jeden dzień szef Tiger Claws potrzebuje operacja mózgu. Ale błąd. Szef umiera. Tiger Claws bardzo źli. Chowam się na łódka, płynę do Ameryka. Denis ratuje życie. Moja tajemnica. Zabijam szef Tiger Claws specjalnie. Ja dobry chirurg, najlepszy. Mogłeś powiedzieć, że będzie problem z Tigerami. Uznałem, że znasz teren i sobie poradzisz. Skoro teraz gadamy, znaczy, że się nie pomyliłem. No dobra, fajnie się gada i w ogóle, ale jeszcze mi nie zapłaciłeś. Pamiętam. Masz. I niech ci służy, bracie. Przypomnij, jak masz na imię? Chirurg numer jeden. Pewna ręka. To skąd dokładnie przepłynąłeś? Chirurg numer jeden. Pewna ręka. Поймаю, так даже разговаривать не станут. То наша серверовня, не их. Тигриные когти. Ну и? Говно ведут о сетях. Нема шанс, чтобы мне выиграли. Мне кажется, ты староват для игр в нетранера. Успокойся уже. Вы дорослый, вальсе, нудяжу. Хуя о мне вешь. Русик закламаны. Просто... Ай, неважно. Обижайся сколько хочешь. Jesteś głuchy! Napier... No jak...
Nie ruszaj tego, kurwa! Kto miał to zabezpieczyć, a tak zostawił? Dupa nie... Nie rozumiem! Nie dotykaj tego!
przemytu ostatnich dni. Morderstwa CEO koncernu Anasakura, Saburo Arasaki. Saburo przez wiele lat kierował japońskim gigantem. Wieloletni szef koncernu został zamordowany na terenie korporacyjnego hotelu Konpeki w trakcie spotkania rodzinnego. Należy nadmienić, że syn Saburo, Yorinobu Arasaka, o zabójstwo ojca oskarża konkurencję, która chce zniszczyć firmę. Dotychczas nie przedstawił dowodów na poparcie tej tezy. Wedle analityków giełdowych sprawa morderstwa może stanowić desperacką... Bed jest zadowolony, a jeśli on jest zadowolony, to ja jestem zadowolona, a ty dostajesz kolejnego pieniążka. Dzięki, zamykam kontrakt. Oh!